Są daty bardziej pechowe niż inne. Taką datą jest 13 grudnia. Owszem, na przykład 13 grudnia w roku 115 naszej ery wielkie trzęsienie ziemi zniszczyło Antiochię. Nie do końca o to mi chodziło. Zostawmy starożytność i zajmijmy się współczesnością. 35 lat temu generał Jaruzelski odwołał teleranek, sprawiając nam, dzieciom, niewysłowioną przykrość. Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do Was w sprawach wagi. Stan wojenny wykopał w naszym narodzie głębokie podziały. Te blizny do dziś nie zagoiły się w 100%. Że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Rodacy, będziemy oczyszczać wiecznie żywe źródła naszej idei z deformacji. Wtedy świat był prosty. Białe było białe, a czarne było czarne. Kiedy patrzymy na to z pewnej perspektywy, patrzymy rozumem, a nie sercem, nic nie jest już takie proste. Choćby dlatego, że pałujący i pałowani już po kilku latach zasiedli przy wspólnym stole i podzielili między siebie Polskę. Ich dziecko, III Rzeczpospolita, nigdy nie miała być domem dla wszystkich Polaków. Nielicznym zapewniała lekkie i próżniacze życie. W większości jedynie pracę ponad siły, krew, pot i łzy. Trzynasty grudnia to jeszcze jedno złe wspomnienie. To data podpisania traktatu lizbońskiego. Trzynastego grudnia 2007 roku Unia Europejska rozpoczęła marsz w kierunku europejskiego superpaństwa, a Polska straciła spory kawałek niepodległości. Przypomnijmy, że w tej sprawie pozornie skłócone Platforma i PiS działały ręka w rękę. To rząd Jarosława Kaczyńskiego negocjował ten szkodliwy traktat, a prezydent Lech Kaczyński ten traktat podpisał. Do ratyfikacji tego traktatu w Sejmie doprowadził ówczesny premier Donald Tusk. Wszyscy oni są równie współodpowiedzialni za jego skutki. Takie jak choćby nieustanne połajanki ze strony europejskich instytucji. W ten oto płynny sposób przechodzimy do 13 grudnia bieżącego 2016 roku. Właśnie 13 grudnia Parlament Europejski po raz kolejny będzie pouczał Polskę o demokracji, o prawach człowieka, o tym wszystkim, co teoretycznie w Polsce dzieje się złego. To nawet zabawne, gdy na przykład Niemcy, którzy co mniej więcej 3 pokolenia przebierają się w mundury i próbują podpalić świat, pouczają kogokolwiek o czymkolwiek. Albo Belgowie, trzymali murzynów w ogrodach zoologicznych, chcą uczyć nas przestrzegania praw człowieka. Kraju, w który demokrację ma wpisane w cały swój obszar historyczny. Może byłoby to nawet zabawne, gdyby w istocie rzeczy nie było smutne. Szczególnie, że prowodynami całej akcji są nasi rodacy. Ci sami, którzy uważają polskość za nienormalność, i ich nowocześni koledzy. Plucie na Polskę za granicą to jedno, a nieudolna próba wywołania zamieszek to drugie. Tak zwany Komitet Obrony Demokracji planuje 13 grudnia wyprowadzić ludzi na ulicę. I pewnie kilku wyprowadzi, ale na tłumy bym nie liczył. Po pierwsze dlatego, że zanosi się na kiepską pogodę, a po drugie dlatego, że przysłowiowego Kowalskiego odbywająca się właśnie komedia obchodzi tyle, co zeszłoroczny śnieg. Nie czarujmy się, że KOD, Platforma czy Nowoczesna troszczą się o los Polaków. Im chodzi jedynie o to, żeby jednych pasożytów zastąpić innymi.
Dlatego nie pozwólmy się rozgrywać. Niech sami walczą o swoje sprawy. Krytycznie oceniam rząd PiS, ale metodą na jego odsunięcie od władzy nie są uliczne burdy, ale karta do głosowania. A jeśli bardzo nudzicie się 13 grudnia, zamiast iść na zadymę, zapalcie świeczkę pod pomnikiem ofiar i odmówcie krótką modlitwę. Nie tylko za zmarłych, ale i za żywych, żebyśmy potrafili wyciągać wnioski z przeszłości, także tej bolesnej. I oto byśmy umieli żyć z sobą w jednym domu, pomimo różnic. Byłbym zapomniał, 13 grudnia mamy też imieniny Łucji, Otylii i Eugeniusza. Wszystkim solenizantom składamy serdeczne życzenia.